Witam Was serdecznie, część kolejna. Jesteśmy tutaj jak uprzednio i głowimy się nad tym, jak przejść dalej. Tego nie wie nikt. Ja też niestety nie i to jest właśnie problem. Bo zebrałem coś dziwnego, taką piramidkę uprzednio. I nie wiem dalej co zrobić, w ogóle się nie odnajduję w tej mapce. To było coś, co wziąłem. I chyba będę musiał się jednak wrócić, tak mi się coś wydaje, bo nie mam innego pomysłu. Co dalej zrobić? Najprościej w świecie. I gdzie to umiejscowić, też jeszcze nie wiem. Oby jak najszybciej udało się rozwikłać tą zagadkę. Byłoby bardzo miło. Dobra. Tam byłem wszędzie. Ta lokacja i wróćmy się z powrotem. Mamy tylko te więzienia tutaj, nic poza tym. Wróćmy się. Pojawiły się mobki na uprzednich lokacjach, więc prawdopodobnie idziemy w dobrym kierunku. No tak coś czuję. Nie powiem wam dlaczego, ale tak coś czuję. Że może i będzie dobrze. Tu jest mapa? Nie wiem, nic z tego nie wyczytam chyba. Zmieńmy sobie na pompkę. Jej. Pogmatwane jest to wszystko. Troszeczkę. Exit. Co mi po tym exicie? Może trzeba by było iść tam dołem po prostu. Iść tutaj zejść i czegoś poszukać. Tu jest jakaś piramida i tu raz jeszcze nie było. Ale no, jest winda i gdzieś jedziemy. Znowu mamy ten karabinek laserowy. Jak to się nazywało? Hyper Blaster, tak, właśnie Hyper Blaster. I mamy Kelsy do Hyper Blastera, zmieńmy sobie na niego. A użyłem kłada przez przypadek, jestem kapitalny. Okej. Kolejna lokacja. Chyba idziemy w dobrym kierunku, powiem szczerze, bo to już jest chyba kolejna część tego. Ojej. Natomiast granatnik mam go gdzieś. Granatów mam full, więc to jest mi niepotrzebne. Coś to jeszcze jest takiego? To jest armor, zapiszmy sobie grę. I... Dobra. Coś dostaliśmy po łbie, ale żyjemy. Jednym słowem jest miar, okej. Coś nam to dało, no niespecjalnie, zamknęliśmy tylko sobie przejście. Apteczka, amunicja. No i mamy jakiś rdzeń i kupę laserów. Jeszcze za bardzo nie wiem, jak ku temu sobie poradzić, ale chyba trzeba by się było przyczołgać znowu, co zrobię sobie save'a, bo to może być bardzo ciekawe, że tak powiem. Yeah, przeszliśmy dalej. Tu mamy ten zapichany rdzeń. I dwie windy do góry, czyli ogólnie poradziliśmy sobie z tym przejściem, nie musieliśmy zapinkalać aż tam.
zginął marnie. Granaty, przyda się, dobra rzecz. Ten kolejny też się wyłożył. I ziemia się trzęsie w ogóle. Coś się dzieje, coś się dzieje. O, i mamy bossa, proszę państwa, mamy bossa. Jest cudownie, jest przepięknie. Szeart cudownie, niesamowicie. Tak się zastanawiałem, kiedy przyjdzie mi walczyć z takim dziadostwem. A tu się okazało, że w zasadzie długo nie trzeba było czekać. Najpierw trzeba wyróżnić tych przydupasów, tak mi się wydaje. Może zmienimy na granatnik, będzie nam prościej. No, ładnie nas pociągnął. Chodź tu, gadzino. Szybko tą rakietnicę wciąga łajdak. Po raz kolejny i po raz kolejny. Jeż jesteś trupem, czaisz? No. Yeah. Yeah! Jest pięknie! Yeah! Zabiliśmy go! Yeah! I mamy piękne zejście na dół. No i w zasadzie jestem z siebie dumny, bo progres w Quake'u dwójce jakoś nam leci. Nie stoimy w miejscu i możemy iść po prostu dalej. O, jakaś kanalizacja. Cudownie. Przejdźmy sobie tutaj, może coś będzie ukrytego. Ten rdzeń co uprzednio? Być może. Nie wiem, nie chcę wchodzić w ten laser. No, 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 lepiej się dać windą. Najlepiej. Teczki komputera, czy komputera, guzik jakiś. Ciekawe, co on się otworzy. No, no, no. Chyba trzeba to też strzelić, jak mi się wydaje. Yeah! Security grid destroyed. Czyli można powiedzieć, że progres leci. Progres leci dalej. Jesteśmy już przy exicie, czyli następny poziom. Cudownie, cudownie, cudownie. Ukończyliśmy poziom więzienny, cały ten kompleks. Tak mi się wydaje. Więc nie jest źle. Nie jest źle, jest cudownie wręcz. Dobra. I chyba zakończę tutaj tą część, bo w zasadzie nie wiem, ile czasu już minęło. Nie mam pojęcia, ile czasu już minęło. Ale tutaj się chyba z wami pożegnam i zapraszam do części kolejnej, która jest rzędu, już nie pamiętam, bodajże 15 albo 16. I pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się, do zobaczenia.